Harlem Globetrotters ponownie wyruszą w trasę w kwietniu przyszłego roku. Odwiedzą 10 polskich miast, w tym Katowice. Wraz z nimi przyjedzie Paweł Kidoń, jedyny Polak w tej ekipie, z którym spotkała się dziś Magdalena Sincewicz. Z Zubrzycy Dolnej na Podhalu wprost do Chicago. Choć ma dopiero 26 lat, już pokazał, ile potrafi. To jego czwarty sezon w legendarnym teamie. Jest jedynym i najdłużej grającym Europejczykiem w tym składzie. Jak sam przyznaje, to właśnie w Polsce zagra jedne ze swoich najważniejszych meczy. Będzie to naprawdę niesamowite przeżycie dla mnie, bo czekam na ten moment już prawie 5 lat, bo dostałem się tam w 2019 i mieli tutaj przyjechać do Polski w 2020. Tylko wiadomo, jaka była sytuacja w tym roku. Więc przełożyło się to na 2024 i nie mogę się doczekać, po prostu jak się tylko dowiedziałem o tym, że przyjadę, to trenuję jeszcze ciężej, żeby pokazać jeszcze bardziej, więc to będą najbardziej takie ekscytujące mecze, jakie kiedykolwiek zagram. A te odbędą się już w przyszłym roku, bo to właśnie wtedy słynna drużyna z USA wyruszy w kolejne tournée po świecie. W sumie odwiedzi 400 miast w 25 krajach. W kwietniu spotka się z polskimi fanami basketbolu w aż 10 miastach, w tym w Katowicach. Cieszy fakt, że wśród tego wyjątkowego, legendarnego teamu jest Polak, pan Paweł Dazyl, który pokazuje swoje umiejętności już na całym świecie, a tym razem zaprezentuje swoje umiejętności przed polską publicznością, także w katowickim spotku. Miejscu, które od wielu lat gości najważniejsze sportowe wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Świata w siatkówce, w piłce ręcznej czy hokeju. Publiczność ma wtedy szansę spotkać się z ulubionymi gwiazdami i zobaczyć ich umiejętności na parkiecie. By osiągnąć sukces, trzeba być wytrwałym. Praca, praca, jeszcze raz praca. Ogromne poświęcenie, ogromna pasja, bo to jednak trzeba lubić, trzeba kochać. Kochać tak, jak nasz rodak za Wielkim Oceanem, który każdego dnia poświęca czas na to, by być coraz lepszym. Nie tylko w umiejętnościach koszykarskich, ale też trikach. Dzięki temu udało mu się pobić rekord Guinnessa w kręceniu piłką na palcu. Pokonał poprzednika o kilkanaście sekund, ale przy 11 minutach to całkiem sporo. Sporo też będzie się działo w katowickim spotku. Harlem Globetrotters to drużyna, która słynie z tego, że są największymi showmanami koszykarskimi. Więc możemy spodziewać się przede wszystkim show dla całych rodzin. Bo tak jak widać tutaj za nami, są dzieciaki i dzieciaki są jakby głównym odbiorcą naszego wydarzenia, bo to nie tak naprawdę chodzi o sam mecz jako mecz, prawda? Tylko chodzi o doskonałą zabawę. Co od dawna udowadniają globetrottersi, którzy już w latach 60. podróżując po całym świecie grali dosłownie z kim popadnie, z zawodowcami i amatorami. Nie chodziło o zwycięstwo, a o dobrą zabawę. Teraz na co dzień grają z drużyną Washington Generals i prawie zawsze ich ogrywają. Jak będzie w Polsce? Zobaczymy.